ostatnio bardzo dużo mówi się o kryzysie w zarządzaniu. Czy możesz wymienić takie podstawowe cechy tego kryzysu, jak on wygląda? No tak, wiele mówi się o kryzysie i zawsze mówiło się dużo podczas szkoleń o zarządzaniu w kryzysie, ale ten kryzys jest dość wyjątkowy. Cechy tego kryzysu są takie specyficzne dla sytuacji, która jest obecnie i która już troszkę za nami. A mówimy o tak zwanym kryzysie spowodowanym koronawirusem, mówiąc w skrócie koronakryzysem. Dlaczego ten kryzys jest tak wyjątkowy? Ponieważ nikt nie był do niego przygotowany. Podczas wcześniejszych szkoleń potrafiliśmy przewidzieć trudne sytuacje kryzysowe na podstawie historii, czasów minionych, natomiast takiej sytuacji pandemicznej nie mieliśmy wcześniej, stąd też te cechy kryzysu są dość specyficzne. Nie da się zaplanować ogólnych działań takich w kryzysie? Być może w tej chwili jesteśmy już troszeczkę bogatsi w wiedzę i doświadczenie i możemy coś zaplanować, a przynajmniej możemy powiedzieć, jak się do tego przygotować. No bo jednak już jesteśmy kilka miesięcy w tym koronakryzysie i już jakąś wiedzę posiadamy. No, coś pewnie, czym nie zaskoczę, to kryzys związany z niepewnością. Duża dynamika zmian. Jak wiemy, te zmiany, które pojawiły się w marcu, postępowały dość szybko, chaotycznie i nie byliśmy w stanie ich przewidzieć. Kolejna rzecz, bardzo istotna, o której wszyscy menadżerowie powinni pamiętać, a być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, a mianowicie, że kryzys spowodował zacieranie się bądź przesuwanie takich naszych granic osobistych i społecznych. Oraz izolacja społeczna, już mówiliśmy o tym też w poprzedniej naszej rozmowie, ale ta izolacja nadal istnieje, być może już w nieco większym wymiarze jest rozumiana, natomiast izolacja nadal jest. Co się kryje pod tymi cechami? Być może jeszcze będzie czas na to, żeby te cechy rozwinąć. Niepewność dotyczy tego, że nie wiemy, czy utrzymamy naszą pracę, czy niepewność dotyczy czego w tym momencie? Na co najbardziej skarżą się, narzekają ludzie, menadżerowie, z którymi rozmawiasz podczas szkoleń? No ta niepewność tak naprawdę dotyczy wszystkiego, bo należy powiedzieć, że z tą niepewnością borykają się zarówno pracodawcy, szefowie, których firmy funkcjonują dobrze, bo przecież też są firmy, które świetnie sobie radzą w tych trudnych czasach, ale ta niepewność dotyczy też firm, w których no po prostu źle się dzieje. I tak jak wspomniałaś, ta niepewność dotyczy tego, co wydarzy się jutro, pojutrze, za miesiąc, bo szefowie bardzo często nie są w stanie zapewnić swoich pracowników o tym, co będzie. I poczynając od tego, czy utrzymają miejsca pracy, ale przecież również zmieniła się w wielu firmach cała strategia. I nie jesteśmy już w stanie planować, nie wiem, działań marketingowych z wyprzedzeniem na rok, a tak jest przecież najlepiej. Tylko musimy planować tak naprawdę z dnia na dzień. Więc ta niepewność dotyczy i strategii, ale również strategii personalnych. Ale jak powszechnie wiadomo, budżety marketingowe są planowane raz w roku. I co teraz? Ten budżet już jest zaplanowany. Działać z dnia na dzień też niekoniecznie. Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na tak spontaniczne działania marketingowe. Co w takiej sytuacji? No tak, tutaj kłania się właśnie kwestia kompetencji menedżerskich, które w dzisiejszych czasach, tej niepewności, o której mówiłam, są w cenie. O tych kompetencjach tak naprawdę mówiło się już od dawna. Jeszcze przed tym, jak koronakryzys w ogóle się pojawił. Jak pojawił się koronawirus. Ponieważ podczas wielu szkoleń wprowadzałam pojęcie, którego oczywiście nie jestem autorem, ale przekazywałam tą wiedzę, o świecie VUCA. Właśnie miałam pytać, bo bardzo często pojawia się to pojęcie. Czym jest VUCA? W takim razie, Gosiu, pokażę Ci, czym jest VUCA i jak ze światem VUCA można współistnieć. Wracając do pojęcia świata VUCA, dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ pozwoli to zrozumieć, jakimi kompetencjami powinni charakteryzować się dzisiaj menadżerowie, aby sprawnie i efektywnie zarządzać zespołami. VUCA to skrót od angielskich słów oznaczających zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność.
Gdybyśmy przyjrzeli się dzisiejszej rzeczywistości, możemy z przekonaniem stwierdzić, że jest ona faktycznie zmienna, o czym sobie już powiedzieliśmy wcześniej, niepewna, złożona, no bo przecież wciąż dochodzą nowe informacje, wciąż trzeba dostosowywać działania firmy do zmieniającej się rzeczywistości i ta niejednoznaczność. Wieloznaczność komunikatów, które docierają do nas, powodują, że ta niejednoznaczność jest obecna w dzisiejszym życiu menadżera. I wracając teraz do tych kompetencji, to o czym rozmawialiśmy, jak reagować na tę niepewność, na tą złożoność, no pierwszą i najważniejszą kompetencją, która dzisiaj jest w cenie, to jest tak zwana zwinność. Zobaczcie Państwo, te cechy dzisiejszego menadżera również układają się w WK, również od angielskich słów. Wizja, zrozumienie, jasność i zwinność. To cechy, którymi dzisiaj powinien dysponować menadżer. Wizja, mimo tej niepewności, menadżer powinien wiedzieć i widzieć cel, do którego dąży. Zrozumienie, powinien rozumieć otaczającą rzeczywistość, ale również powinien rozumieć swoich pracowników i to, w jakiej sytuacji się znaleźli. Jasność, to jest jasność komunikatu, jasność przekazywania informacji pracownikom, no i ta zwinność, czyli coś, co pozwoli nam funkcjonować w niepewności. Czyli ta umiejętność życia w ciągłych zmianach i szybkie reagowanie na te zmiany. Powiedz, jak te cechy kryzysu mają się w tej chwili do zarządzania zespołem? Jak one się na niego przekładają? No Gosiu, wracając do tych cech kryzysu, chociażby do tej takiej, do tej zaniku tych granic, przesuwania się tych granic takiej naszej życia naszego społecznego, ale też prywatnego. No wystarczy powiedzieć i pewnie też spojrzeć na nas, na nasze życie, na życie naszych znajomych. Wiele osób zaczęło pracować zdalnie z domu. No ale przecież nasze domy nie są przystosowane do tego, żeby zrobić w nich piękne biuro. Nie jesteśmy w tych domach sami. Jesteśmy wciąż pracownikami, ale pełnimy też role takie społeczne jak rodzice, jak małżonkowie. I przejście do pracy w domu spowodowało u wielu pracowników takie zagubienie. Zagubienie w przestrzeni, ale również też w czasie. Mimo, że wiele osób marzyło o tym, żeby pracować z domu, no prawda? Właśnie. Okazało się, że to wcale nie taki miód. Tak, i teraz wydaje mi się, że gdyby tak zaproponować pracę zdalną w ramach nagrody, co jeszcze pół roku temu naprawdę było świetnym bonusem, dzisiaj wielu pracowników pewnie będzie chciało jednak wrócić do swoich pierwotnych biur. Więc potrzebujemy tych granic. My lubimy ramy, w których się poruszamy. Więc robimy też takie oddzielenie pracy od życia naszego rodzinnego, co niestety COVID nam troszeczkę odebrał. Pojawiło się wiele barier, wiele trudności. Jak sobie z nimi radzić? Jak pracownik i jak menadżer powinien poradzić sobie z barierami spowodowanymi COVID-em? Gosiu, jak się domyślasz, nie mamy tu za bardzo czasu na to, żeby opowiedzieć o wszystkim, bo tak naprawdę każdą cechę tego wirusa, tak, o której wspomniałam na początku, można byłoby rozwinąć. Czy może jakaś rama jest taka po prostu ogólnie, co zrobić, żeby, no mówiąc wprost, nie zwariować? Przede wszystkim zrozumieć, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Przede wszystkim mieć świadomość, że nawet jeśli popełniamy teraz błędy, nawet jeśli coś zajmuje nam więcej czasu, a byliśmy tak wspaniałymi, sprawnymi menadżerami, spowodowana jest tym, że nie my kulejemy w naszej pracy, ale ta rzeczywistość powoduje to, że my się musimy do niej powoli dostosować, a wręcz nauczyć pewnych rzeczy od samego początku. Ale to jest troszeczkę tak, że poznajemy ten nasz zespół pracowników na nowo, uczymy się go na nowo, prawda? No tak, zważywszy jeszcze na fakt, że czasem może się okazać, że mamy nowe zespoły. No bo teraz spójrz. Pewne zespoły pracowały razem w biurze. Powiedzmy, zespół składał się z 15 osób. Izolacja spowodowała, że szef odesłał, powiedzmy, połowę zespołu do pracy zdalnej w domu. Połowa tego zespołu została w biurze. Co się zadziało? Szef ma dwa zespoły. Jeden pracuje w biurze,
drugi pracuje z domu. Jest też podział w zespole, bo ci mają fajnie, a my musimy chodzić. I no na odwrót, wy sobie siedzicie w pracy, a my musimy tutaj godzić nasze życie z home office, prawda? Tak jest. I to jest też, widzisz, wykreowało się takie nowe pojęcie zespołowości. I o tym też się wiele teraz mówi, że tak naprawdę... Ja też słyszę od wielu menadżerów, to o czym powiedziałaś wcześniej, że wielu menadżerów poznało swoje zespoły. Oczywiście in plus i in minus. Ale słyszę częściej jednak, że szefowie mówią, słuchaj, ja wiem, na kim ja mogę teraz polegać. Ja wiem, z kim ja teraz pracuję. Ale też słyszę głosy, że te zespoły potrafiły się, mimo tego rozdzielenia, skonsolidować, że jednak ta trudna sytuacja postawiła ich w gotowości. I no takie głosy były, że no kto jak nie my, że my przecież sobie poradzimy w tej trudnej sytuacji. Także nawet nie tylko kwestia przywództwa zyskuje tutaj inny wymiar, ale również pojęcie zespołowości. Sytuacja jest nowa, dla wszystkich nowa, a w każdej nowej sytuacji zdarzają się błędy. Jakie błędy najczęściej popełniają menadżerowie? No tak. Najczęściej popełniane w pierwszych stadiach tego koronakryzysu błędy to była jednak takie podejście menadżerów, że mimo wszystko muszę działać idealnie, że nadal będę wymagający, wymagająca wobec swoich ludzi. Ale ci ludzie w pierwszych stadiach potrzebowali przede wszystkim wsparcia i takiego poczucia bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, ale też jeśli chodzi o miejsce pracy. Więc taka zbyt duże wymagania wobec siebie i zbyt duże wymagania wobec zespołu. Ja w tej chwili jestem po kilkudziesięciu grupach szkoleniowych właśnie z zarządzania koronakryzysem. I to, co powtarzam na każdej grupie, w każdej grupie, mówię o tym, że słuchajcie, pozwólcie sobie popełniać błędy. To jest nowa sytuacja. Nie oczekujcie, że nauczycie się nowego postępowania z zespołem w chwilę. Wszystko to, co nowe, no jednak musi trochę potrwać. To prawda, jednak to popełnianie błędów gdzieś tam jest tak zakorzenione głęboko w nas, że oddala nas od awansu. Na przykład. Więc co wtedy? Nie możemy pozwolić sobie na błędy, bo to gdzieś źle rzutuje na naszej karierze, czy nawet na postrzeganiu nas przez naszych pracowników. No tak, ale zawsze powtarzam, że nawet jeśli menadżer popełni błąd i będzie potrafił się przed pracownikami do tego błędu przyznać, zyska więcej niż popełnianie błędu, nawarstwianie się tych błędów, no i jeszcze trwanie w przekonaniu, że przecież nic się nie stało. Powiedziałaś na początku, że ten kryzys jest inny. Czym różni się od poprzednich kryzysów? No chociażby ta izolacja społeczna, która... Spójrz, Gosiu, gdybyśmy w historii przecież było wiele kryzysów. Były kryzysy ekonomiczne, przecież wojny to też duże kryzysy. Ale to, co odróżniało te kryzysy od obecnego, to, że ludzie współdziałali razem, że jednoczyli się, że tworzyli grupy, które to pozwalało im jakby walczyć z przeciwnościami losu. Co się zadziało teraz? Odebrano nam to. Odebrano nam kontakt taki osobisty. Oczywiście, że z czasem i myślę, że teraz też dużo łatwiej jest wszystkim zdalnie się komunikować i okazuje się, że ta komunikacja jest dość efektywna. Natomiast no, w takich początkowych stadiach koronakryzysu, gdzie tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy, wszystko było dla nas nowe i niejasne, no ta izolacja spowodowała, że było nam dużo trudniej działać, dużo trudniej wspierać się wzajemnie, więc myślę, że to jest taka jedna z cech, która rzeczywiście stanowi o specyfice tego, co nas spotkało. Mówiłaś też o tym, że zespoły zostały w pewnym sensie rozdzielone. Część osób pracuje w domu, część osób pracuje w biurze. Jak zarządzać takim zespołem, tak rozproszonym zespołem? Jak to pogodzić? Przede wszystkim być otwartym. Być otwartym na to, że dobrze, jeśli zabrano mi kontakt osobisty z pracownikiem, to ja nie załamuję rąk i nie zaczynam pisać do niego tylko maili, tylko szukam innych możliwości. Czy te maile są takim rodzajem kontroli, prawda, czasami aż nadmiernej? Co zrobić, żeby pracownik nie poczuł się osaczony przez tą naszą nadgorliwość? No właśnie, i tu możemy wrócić do tego przesuwania się granic, chociażby granic czasowych. No bo teraz wielu menadżerów
potraktowało to, że pracownicy są w home office, że o każdej porze dnia i nocy mogą się z pracownikiem kontaktować. Więc tutaj uczulam, żeby jednak mimo wszystko ramy jakieś utrzymywać. Natomiast wracając do tej komunikacji mailowej, no tak, raczej maile kojarzą nam się z taką stanowczym komunikatem, czy nawet tak jak wspomniałaś, bardzo kontrolą. Bardzo krótką formą hasłową wręcz, tak. Tak jest. Natomiast ja bym zachęcała jednak menadżerów do tego, żeby korzystać z tych dobrodziejstw, które mamy teraz. Jest wiele świetnych komunikatorów, takich do telekonferencji. To są komunikatory, podczas których możemy się chociaż zobaczyć i choć trochę ta mowa ciała będzie mogła tu być obecna. To są przecież telefony, to są wszelkiego rodzaju aplikacje, w których możemy wymieniać się informacjami. Wielu menadżerów z tego korzysta, wielu menadżerów świetnie sobie z tym poradziło. Sami pracownicy podczas szkoleń chwalą się wręcz, w jaki sposób wymieniają się informacjami i widać, że jest to całkiem skuteczne. A czy w tej wyjątkowej sytuacji warto skracać dystans, przechodzić na ty z pracownikiem, czy w jakikolwiek inny sposób po prostu oswajać go bardziej, czy wprowadzać w naszą prywatność, czy samemu wchodzić w jego prywatność? No ja jednak jestem za tym, żeby te granice mimo wszystko utrzymywać. Czy przechodzić na ty? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wszystko to zależy od kultury organizacji. Pamiętajmy, że tak dużo zmian zadziewa się w tej chwili w firmach, że zmiana kultury organizacji pod tytułem dobrze, pół roku temu mówiliśmy do siebie per pani Małgorzato albo per panie kierowniku, a teraz w takiej trudnej sytuacji będziemy przechodzić na ty. Nie wiem, czy jest to szczęśliwym rozwiązaniem. Natomiast jeśli jest to zgodne ze strategią firmy i z kulturą organizacji, z pewnością tak. Każda nowa sytuacja jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Ta niewątpliwie jest nowa i niewątpliwie jest wyzwaniem. Jakie wyzwania stoją w tej chwili przed menadżerami? No myślę, że przede wszystkim utrzymanie w wysokiej motywacji pracowników. To jest główne wyzwanie, które dotyczy, myślę, każdego menadżera. Ale to jest też zasadnicze wyzwanie, które tak naprawdę w codziennej pracy poza koronakryzysem funkcjonowało, a więc realizacja celów. Tylko trzeba pamiętać, że wraz z kryzysem zmieniły się cele. To znaczy być może i strategia firmy jest bardzo podobna i być może gdzieś tam na wierzchołku mamy ten cel, który był zaplanowany na 2020 rok, ale wielu menadżerów teraz wie, że te cele muszą ulec modyfikacji, chociażby takiej, żeby były mniejsze, żeby pracownicy mogli w krótszym czasie te małe cele osiągnąć po to, żeby w perspektywie osiągnąć te cele roczne. I chyba to są te dwa główne wyzwania, które myślę zawsze towarzyszyły menadżerom, ale w dzisiejszych czasach myślę, że wymagają dużej uwagi i precyzji od strony osoby zarządzającej. Wiesz, na zakończenie dzisiejszego odcinka zapytam Cię jeszcze, czy ten kryzys, moment zmian, to dobry moment na to, żeby poukładać nasze życie, nasze cele, to czego chcemy, jeszcze raz przeanalizować naszą ścieżkę zawodową i być może coś w niej zmienić. Wiesz, Gosiu, to, o czym powiedziałaś, to są tematy, na które często rozmawiam ze swoimi klientami. I chyba faktycznie takim efektem ubocznym, być może tak brzydko nazwę, ale tego kryzysu jest to, że ta chwila takiego zatrzymania czy zwolnienia wielu osobom dała taką możliwość refleksji nad życiem, takie trochę głębokie nasze przemyślenia, dokładnie. Na nowo ustanowienie, co jest dla nas istotne. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby faktycznie na nowo poukładać priorytety, albo chociażby utwierdzić się w przekonaniu, że to, co uważałam za ważne, wciąż dla mnie jest istotne. Anitko, dziękuję na dzisiaj. I zapraszamy na kolejny odcinek, prawda? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy.